Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj obłędnie pyszne naleśniki z twarogiem. Proste i łatwe danie, które zawsze wszystkim smakuje. Do przygotowania tej pysznej potrawy potrzebne będą jajka, mąka, mleko, woda gazowana, twaróg, cukier puder, cukier z wanilią, gęsta śmietana, sok z cytryny, olej i sól. Zaczynamy od przygotowania naleśników. Do wysokiego naczynia wbijamy dwa jajka. Wsypujemy około 1 trzeciej łyżeczki soli. Wlewamy jedną szklankę mleka. Wsypujemy jedną szklankę mąki. Wlewamy około 3/4 szklanki wody gazowanej. I wszystko razem miksujemy do uzyskania gładkiego ciasta. Można to zrobić dowolnie, blenderem, mikserem lub zwykłą trzepaczką. I gotowe ciasto odstawiamy na 15-20 minut, aby zgęstniało. W tym czasie przygotowujemy farsz. Do miski kładziemy biały ser. Twaróg dokładnie rozgniatamy, na przykład widelcem. Dodajemy jedną łyżkę gęstej śmietany, jedno żółtko, dwie łyżki cukru pudru, 3/4 łyżki cukru z wanilią, wyciskamy sok z połowy cytryny i całość dokładnie mieszamy. Następnie do białka z jednego jajka wsypujemy szczyptę soli i białko ubijamy na sztywno. Ubite białko dodajemy do twarogu. I delikatnie razem mieszamy. Farsz serowy jest gotowy. A teraz smażymy naleśniki. Patelnię pokrywamy odrobiną tłuszczu i na mocno rozgrzaną patelnię chochelką wylewamy cienką warstwę ciasta i ciasto równomiernie rozprowadzamy po całej patelni. Naleśniki smażymy, aż od spodu się przyrumienią, a z wierzchu ciasto się zetnie i nie będzie już płynne. Obracamy na drugą stronę i zdejmujemy z patelni, gdy od spodu będą lekko złociste. I możemy zwijać naleśniki. Naleśniki zwijamy na przykład w kopertę. Na środek każdego naleśnika kładziemy kopiastą łyżkę twarogu, dwa równoległe boki naleśnika składamy do środka i dwa pozostałe boki również składamy do środka. Naleśniki nie mogą być spieczone, aby się nie łamały podczas zawijania. Naleśniki można również zawijać jak krokiety. Z podanej porcji wychodzi około 12 naleśników. Na patelnię wylewamy olej i na rozgrzany tłuszcz kładziemy naleśniki łączeniem do dołu. Naleśniki smażymy z obu stron na średnim ogniu na złoty kolor. Naleśniki obracamy
Usmażone z obu stron naleśniki zdejmujemy z patelni. Tak przygotowane naleśniki świetnie smakują i na ciepło, i na zimno. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!